Dzień dobry Państwu, Danuta Cholecka. Ja Adam Krzykowski, czas na podsumowanie info dnia. Pół godziny temu zakończyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z szefami partii i klubów parlamentarnych. Tematem rozmów w kancelarii premiera było wejście Polski do strefy euro. W spotkaniu uczestniczyli Jarosław Kaczyński, Przemysław Gosiewski z PiS, Grzegorz Napieralski i Wojciech Olejniczak to SLD oraz Jarosław Kalinowski i Stanisław Żelichowski z PSL-u, a także Zbigniew Chlebowski z Platformy Obywatelskiej. Rząd chce wejścia Polski do strefy euro w 2012 roku. W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła mapę drogową przyjęcia wspólnej waluty. Posłuchajmy, co po spotkaniu z premierem mówili szef SLD Grzegorz Napieralski i szef klubu Lewicy Wojciech Olejniczak. To bardzo dobre spotkanie. Cieszymy się bardzo, że pan premier zechciał przeprowadzić takie konsultacje. Sojusz Lewicy Demokratycznej stoi po stronie Donalda Tuska i po stronie rządu. Chcemy wprowadzenia waluty euro na dobrych warunkach, po spełnieniu wszystkich warunków, aby zabezpieczyć Polaków przed złym kursem, przed wszystkimi niebezpieczeństwami. Będziemy wspierać w tej sprawie rząd, będziemy przedstawiali swoje propozycje. Będzie spotkanie ekspertów, będą nasi eksperci. Wierzymy bardzo głęboko, że nie będzie tu podziałów politycznych, nie będzie sporów, że legitymacje partyjne nie będą tu ważne, a ważny jest interes narodowy. Interes narodowy to i racja stanu to właśnie szybkie i bardzo dobrze przygotowane wejście do strefy euro. Sojusz Lewicy Demokratycznej wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. To pierwszy krok. Jesteśmy w strefie Schengen, to drugi krok i potrzebujemy trzeciego, bardzo ważnego kroku, waluty euro. I głęboko jesteśmy o tym przekonani, że uda nam się to wszystko zorganizować tak, aby było to jak najszybciej. A była zgoda na spotkaniu co do zmiany konstytucji? Zmiana konstytucji jest oczywista i potrzebna. W tej sprawie rozmawialiśmy bardzo rzeczowo i wierzymy głęboko, że dojdzie do zmiany konstytucji. Wierzymy głęboko, że będzie to poza wszelkimi sporami politycznymi. I apelowaliśmy dzisiaj wraz z Wojciechem Olejniczakiem, aby spór o euro nie był przedmiotem kampanii politycznych, a żeby był to spór merytoryczny i debata absolutnie perfekcyjnie przygotowana, a nie debata, która nadaje się na kampanię polityczną. Ale były deklaracje ze wszystkich stron? Ze strony PiSu. No bez PiSu nie da się zmienić konstytucji. Szanowni Państwo, skoro jest następne spotkanie, skoro są przyrzeczenia wszystkich klubów parlamentarnych o to, żeby rozmawiali również eksperci, uważamy to za dobry znak i uważamy to, że uda się zrobić wszystko w Polsce, aby po pierwsze wprowadzić walutę euro, a po drugie zabezpieczyć Polaków przed tymi złymi, jak niektórzy mówią, wnioskami. To mają być jakieś cykliczne spotkania? Kiedy takie jest spotkanie ekspertów następne? Jak najszybciej. Ale jest zaznaczona data? Nie. Nie ma, ale będzie jak najszybciej. Ale była ze strony PiSu, nie padła jasna deklaracja, że tak, popieramy to, to cały czas... Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o stronę PiSu, trzeba zapytać pana prezesa Kaczyńskiego. My głęboko wierzymy, że konstytucja zostanie zmieniona. Nie trzeba z tą zmianą naprawdę się spieszyć. Ważne, aby prace ruszyły. My jesteśmy za tym, aby i tego domagaliśmy się dzisiaj od uczestników, aby wszyscy powiedzieli tak, rozpoczynamy pracę nad przystąpieniem Polski do strefy euro. Prezydent Kaczyński też powie tak w Brukseli? Wierzę głęboko, że powie tak. A ta data 2012 jest realna? Szanowni Państwo, moim zdaniem powinniśmy mówić o rozsądnej dacie i szybkim rozpoczęciu prac. Dzisiaj są dwa elementy. Rozsądna data i kurs, dobry kurs, który będzie towarzyszył wprowadzeniu euro. Wszystko przed nami. My jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni. To dobre spotkanie. SLD jest z tego bardzo zadowolony. Ale czy była mowa o referendum? To jest dobra data? Według nas chcielibyśmy, żeby data, która została przez premiera zaproponowana, była datą realną. Czy tak będzie? Zobaczymy. Będziemy przekładali się do tego i będziemy dokładali starań, aby tak się stało. Czy była mowa o referendum w sprawie daty przystąpienia do referendum? Szanowni Państwo, według nas referendum w sprawie euro już się odbyło. Suweren, Polacy w roku 2003 odpowiedzieli. Ale co tak. Do daty? Odpowiedzieli tak. My zwracaliśmy uwagę na rzecz następującą. Otóż data, czy to będzie 1 stycznia, czy 1 czerwca, jest sprawą drugorzędną. Dla nas najważniejsze, aby przeprowadzić całą procedurę
przygotowania. I na to kładliśmy najważniejszy, największy nacisk. I to jest najistotniejsze. Ale zgodziliście się na referendum? Szanowni Państwo, referendum już się odbyło. Suweren, społeczeństwo, Polacy się w tej sprawie wypowiedzieli. Ja uważam, że drugie referendum w tej sprawie jest niepotrzebne. Ale jednym... A co z... Tak, bo żebyśmy dobrze rozumieli, to właśnie chcemy mocno podkreślić, że w sprawie wejścia Polski do strefy euro Polacy mogą w 100% liczyć na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jesteśmy zdeterminowani, aby proponować najlepsze rozwiązania, które przyczynią się do tego, że szybko do euro i na dobrych zasadach. Co do innych ugrupowań, to po tym spotkaniu jesteśmy zdania, że dobrze, że ono miało miejsce, ale jeszcze pewnie o konkluzjach będzie okazja mówić na kolejnych spotkaniach. Kluczowy jest listopad i grudzień i będziemy wtedy dokładnie wiedzieli, czy data 2012 jest możliwa do zrealizowania. Wejście do strefy euro musi się wiązać, o czym mówiliśmy, ze zmianą konstytucji i tu cały czas wokół tego pewnie gra między PiS-em a Platformą będzie dalej się toczyła. Obecność panów tutaj dzisiaj razem świadczy o tym, że topór wojenny został zakupany, tak? Że wchodzimy do euro. My walczymy dzisiaj o interes narodowy. To jest najważniejsze. Ale swój własny też. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. To była opinia działaczy SLD o wejściu do strefy euro, a my czekamy na konferencję prasową prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i przewodniczącego klubu PiS Przemysława Gosiewskiego. A teraz nieco zmieniamy temat. Na piątkowy szczyt Unii Europejskiej leci tylko Lech Kaczyński. To już postanowione. Rząd co prawda nie przyjął jeszcze instrukcji dla prezydenta, ale... Nie wiadomo, czy prezydent całkowicie będzie podzielał stanowisko rządu. I z tym pytaniem zwracam się do Magdy Gałczyńskiej, która jest przed kancelarią premiera. Magdo, właśnie, czy stanowisko prezydenta jest tożsame ze stanowiskiem rządu? Tu niestety można mieć pewne wątpliwości. Mówię niestety, ponieważ jest w interesie Polski, aby za granicą obaj przywódcy, tak głowa państwa jak premier, prezentowali jednolite stanowisko. Problem polega na tym, że na najbliższym piątkowym szczycie mowa będzie przede wszystkim o dacie wprowadzenia euro w Polsce. Polska ma przedstawić mapę drogową i plan dojścia do wspólnej europejskiej waluty. No i tu problem polega na tym, że prezydent nie jest zwolennikiem 2012 roku. Prezydent wolałby, aby euro zostało w Polsce przyjęte później. Ponieważ no, 2012 to za wcześnie, jest to plan zbyt ryzykowny, więcej premier po prostu postawił przed sobą zbyt trudne zadanie. Z drugiej strony premier podkreśla, że obowiązkiem prezydenta jest podzielać stanowisko rządu, a jeśli tego nie robi, to po prostu łamie konstytucję. Do tej pory słyszałem wyłącznie, jeśli chodzi o publiczne wypowiedzi, wyłącznie tego typu stanowiska i ekspertyzy uczonych, w prawie konstytucyjnym, którzy prezentują opinię zbliżoną do tej naszej, która dość precyzyjnie mówi, czym powinien zajmować się prezydent, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. W punktach wymienia, co należy do uprawnień prezydenta i nawet w tych uprawnieniach, dość wąskich, nakazuje prezydentowi współdziałanie z rządem. Każdy, kto ma dobrą wolę, dobrze. Jestem o tym przekonany, że każdy, kto ma dobrą wolę, wie, że konstytucja czyni rząd odpowiedzialnym za politykę zagraniczną. A prezydent ma konstytucyjny obowiązek po uzgodnieniu z rządem wspomagania polityki zagranicznej, którą prowadzi rząd. Posłuchajmy, co w tej chwili mówi, posłuchajmy, co mówi minister w kancelarii prezydenta Piotr Kownacki. Konstytucja nie nakazuje prezydentowi, żeby był rzecznikiem rządu i takiego zadania na prezydenta nie nakłania. A po drugie, prezydent nie zamierza prezentować jakiegoś stanowiska w opozycji do stanowiska rządowego, czy odmiennego od tego, co wypracował rząd. Spory w sprawach szczegółowych, które toczą się w naszym kraju, no nie są przedmiotem tego spotkania. Unia Europejska chce wypracować stanowisko na szczyt ogólnoświatowy, który odbędzie się 15 listopada w Waszyngtonie i który jest poświęcony, tak jak to ujęto
nowej architekturze instytucji finansowych, a więc tworzeniu nowego ładu na światowym rynku finansowym. I przecież kwestia na przykład terminu wprowadzenia euro w Polsce nijak się nie ma do tej tematyki, więc jakby jest bez znaczenia z punktu widzenia światowego ładu instytucji finansowych. Mówiąc w tej chwili, miałam na myśli szefa premierowskiej kancelarii Sławomira Nowaka, który w tej chwili przed kancelarią premiera udziela wywiadu dziennikarzom. Debata w Sejmie na temat euro, oczywiście z udziałem prezesa Rady Ministrów i ministra finansów. A co ze zmianą konstytucji? Bo cała dyskusja będzie jawna. Nikt nie kwestionuje co do tego, że powinna się odbyć zmiana konstytucji przed wejściem do RRM2. Co do referendum, powiedziałbym tak, strony, partie, liderzy partyjni pozostali na razie przy swoich stanowiskach, natomiast deklarują wolę dalszej rozmowy na temat ewentualnego referendum nad datą wprowadzenia euro w Polsce, chociaż tu w ogóle sama kwestia sformułowania pytania jest kłopotliwa i to też uczestnicy tego spotkania podnosili, ale tutaj na razie zostawiamy sprawę jeszcze w zawieszeniu. Nie ma jeszcze konkretnego rozstrzygnięcia. Mam nadzieję, że w ciągu dalszych spotkań ekspertów, zbliżania tych stanowisk, również i kwestie referendum w jakiś tam sposób rozstrzygniemy. Czyli deklaracji PiSu, że zmienimy konstytucję, zanim wejdziemy do węża walutowego, do systemu RM2, nie padła. To właściwie był opór, tak? Było powtórzenie deklaracji. Tutaj było, tak jak powiedziałem, szefowie partii, szefowie klubu zostali przy swoich stanowiskach. Polskie Stronnictwo Ludowe i Sojusz Lewicy Demokratycznej są przeciwko referendum. Platforma Obywatelska rozważa możliwość przeprowadzenia referendum, jeśli to będzie związane właśnie ze zmianą konstytucji. PiS bardzo obstaje i rzeczywiście bardzo twardo formułuje ten wniosek, że mają mniejszość blokującą w parlamencie dla zmiany konstytucji i z tego mają zamiar korzystać. Zatem będą chcieli do tego referendum doprowadzić. Ale mam nadzieję, jak powiedziałem, no przede wszystkim naprawdę znacząca zmiana klimatu w czasie dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że to jest na dłużej zmiana tego klimatu, zmiana atmosfery w ogóle panującej w polskiej polityce i dobrze jest zobaczyć prezesa Kaczyńskiego uśmiechniętego. Ale ostatnio mieliśmy taką zmianę atmosfery po spotkaniu po Radzie Gabinetowej. Prezydent mówił o ciepło euro, a dwa dni później powiedział, że absolutnie. To nie realne. Mój Boże, no. Zmienna jest czasami natura ludzka, ale z tym trzeba nauczyć się żyć. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie jest ważnym krokiem do wprowadzenia, jak najszybszego wprowadzenia euro w Polsce. Jak powiedziałem, kluczowe i w sumie chyba fundamentalne i bardziej optymistyczne przesłanie z tego dzisiejszego spotkania jest takie, że nikt nie kwestionuje tego celu, strategicznego celu, jakim jest wprowadzenie euro, że panowie, bo tak akurat się złożyło, że byli sami panowie, zadeklarowali chęć dalszej rozmowy na temat euro i argumentacji merytorycznej, a nie politycznej argumentacji, dlaczego w takim, a nie innym terminie. A czy na tym spotkaniu była mowa o instrukcji dla prezydenta na piątkowy szczyt? Czy to nie, spotkanie było wyłącznie poświęcone tematyce euro i dobrze. Panie ministrze, gdyby do referendum doszło, jakie pytanie można zadać? No właśnie, to jest kłopot, bo trudno jest sformułować dzisiaj wiążące pytanie. Data wprowadzenia euro w Polsce, taką, którą rząd wyznaczył, chciałby zrealizować, to jest 1 stycznia 2012 roku, ale wiadomo, że tutaj to wszystko jeszcze może się lekko zmieniać, w zależności od tego, od spełniania kryteriów i tak dalej, ale dzisiaj jest jeszcze za wcześnie mówić po pierwsze o referendum, a po drugie w ogóle już mówić o konstrukcji samego pytania, ale zobaczymy, jak będzie dalej. A czy z ust premiera padło takie zdanie, że jeśli wymogiem PiSu jest referendum, a ceną ma być zmiana konstytucji, to tak? Zostawmy sprawę otwartą. Wszyscy zostali na razie przy swoich stanowiskach. Jak powiedziałem, myślę, że na kolejnym spotkaniu liderów partii, liderów klubów, czyli na początku grudnia, a wcześniej poprzedzone licznymi spotkaniami ekspertów i spotkaniami z Radą na przykład Polityki Pieniężnej, bardzo by nam zależało, że do takiego spotkania doszło,
to strony, że tak powiem, zbliżą się w swoich oczekiwaniach i w swoich też możliwościach. To tyle. Dziękuję bardzo. 14.45. Sławomir Nowak mówił o zmianie klimatu w polskiej polityce, bo nikt nie kwestionuje w Polsce wprowadzenia euro, czyli zamiany złotówki na euro. Natomiast przedstawiciele swoich partii obstają przy stanowisku, kiedy miałoby to wprowadzenie nastąpić. PSL i SLD nie chcą referendum w tym temacie. PO rozważa taką możliwość, a natomiast Prawo i Sprawiedliwość obstaje przy swoim zdaniu, czyli o zapytaniu Polaków, kiedy chcieliby zamianę złotówki na euro. Ważne jest, żeby wprowadzić eurowalutę, trzeba w Polsce zmienić konstytucję. Do tej zmiany konstytucji głosy Prawa i Sprawiedliwości z pewnością będą potrzebne. A teraz zmieniamy temat, bo nie tylko w Polsce się dzieje, dzieje się również na świecie i to bardzo ważna rzecz. Teraz temat, który elektryzuje cały świat, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. O tegorocznych wyborach za oceanem mówi się, że są historyczne. Amerykanie wybiorą albo pierwszego czarnoskórego prezydenta, czyli Baracka Obamę, albo pierwszą kobietę wiceprezydent, czyli Sarę Palin. Ale o wyborach w Ameryce później, a teraz przenosimy się na konferencję przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym poinformować, że spotkanie, które miało miejsce w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pana premiera z przedstawicielami partii, klubów politycznych, przebiegło w dobrej atmosferze. Prawo i Sprawiedliwość na tym spotkaniu przedstawiło argumentację dotyczącą tego, że o terminie, a szczególnie roku 2012 wejścia Polski do strefy euro, powinni zadecydować Polacy w drodze referendum, bo wiadomo jest, że podpisując traktat akcesyjny wyraziliśmy zgodę, aby wejść do strefy euro, natomiast sprawą, którą należy rozstrzygnąć, to to, czy to wejście powinno być bardzo szybkie, tak jak proponuje pan premier Tusk w roku 2012. Przedstawiliśmy swoją argumentację dotyczącą, dlaczego działania związane z wejściem Polski do strefy euro powinny być w 2012 roku powinny być poprzedzone właśnie w drodze referendum. Dlatego, że to po pierwsze jest działanie, które będzie dotyczyło sytuacji wszystkich Polaków. Po drugie, że jest dzisiaj szereg uwag poważnych ekonomistów mówiących, że sam proces wejścia Polski do strefy euro w 2012 roku może pociągnąć również negatywne skutki dla naszych obywateli, choćby taki jak wzrost cen, czy równie taki jak sytuacja, w której dwuletni okres usztywnienia relacji między złotym a euro może również mieć negatywny wpływ dla różnych spraw związanych z rozwojem gospodarczym naszego kraju. Przedstawiając te argumenty, dyskutowaliśmy o sprawie referendum. Uważamy jako Prawo i Sprawiedliwość, że najpierw powinno odbyć się referendum, powinniśmy znać zdanie Polaków. To, czy Polacy chcą wejść do strefy euro w 2012 roku, że to referendum powinno być poprzedzone rzeczową dyskusją, w której będą przedstawione wszystkie argumenty, przede wszystkim uzasadnienie ekonomiczne, dlaczego mamy wejść w tym roku do strefy euro, ale również wszystkie argumenty, które wskazywałyby na szanse, ale również potencjalne zagrożenia związane z procesem wejścia do strefy euro. Nie została ta sprawa rozstrzygnięta na spotkaniu. Zostało podjęte ustalenie, że przedstawiciele partii politycznych wspólnie z panem premierem spotkają się na kolejne spotkanie, na które będzie kontynuowana sprawa dotycząca działań związanych z wejściem Polski do strefy euro w 2012 roku. To, co ustaliliśmy, wiązało się między innymi ze spotkaniem ekspertów, które dzisiaj ekonomicznych, i dyskusji na forum właśnie eksperckim o uzasadnieniu ekonomicznym, dlatego że mapa drogowa przedstawiona przez rząd jest jedynie grupą decyzji administracyjnych, które umożliwiają wejście Polski do strefy euro. Natomiast w tym dokumencie nie ma najważniejszej rzeczy, a mianowicie uzasadnienia ekonomicznego oraz to, co wspomniałem wcześniej, bilansu potencjalnych zysków oraz potencjalnych strat, które może zyskać bądź stracić
nasz obywatel w związku z wejściem do strefy euro. Uważamy spotkanie za pożyteczne. Mieliśmy możliwość przedstawienia swojej argumentacji, powiedzenia, że o tym, czy Polska ma wejść do strefy euro w 2012, przede wszystkim musi zadecydować suweren, czyli musimy wspólnie zadecydować w drodze referendum. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania. Jeżeli to wszystko, dziękuję. Dziękujemy bardzo. To była konferencja Prawa i Sprawiedliwości. Szef Klubu Parlamentarnego PiS-u Przemysław Gosiewski powiedział, że PiS obstaje przy tym, żeby zwołać referendum, żeby przeprowadzić referendum w sprawie daty wprowadzenia w Polsce euro. A teraz